Pojawiają się też tacy kandydaci. A to kto to jest? Dziennikarze, pani Dorota Gawryluk i Krzysztof Stanowski. Ale co mój Boże, po co pani Boga wzywa do rozmowy? A ja nie znam ich. To dziennikarze. I kto to jest? Pani Dorota Gawryluk i pan Krzysztof Stanowski. Nie znam ich. Krzysztof Stanowski według sondażu Radia Z 3% poparcia w wyborach prezydenckich. Ma szansę, mają szansę takie osoby? Prawie nic. Żadne. 3% z nic, no to jakiś tam wynik. Nawet progu parlamentarnego by nie mieli, jakby nawet mieli swoją partię, nie? A tacy bez zaplecza politycznego, to ci ludzie nie mają szansy po prostu. No. To chyba dziennikarze są, nie? Tak, dziennikarze. No ale to nie, tam dziennikarz to niech będzie dziennikarzem. No a prawnicy, ekonomiści będą Polską rządzić dobrze. W ostatnim sondażu ten dziennikarz Krzysztof Stanowski zdobył 3% poparcia. A to ja go tam po prostu, ja nie znam Stanowskiego. Kojarzy pan? Tak, redaktorzy. Z Polsatu akurat ta pani. Takie osoby mają szansę w wyborach? Myślę, że nie. Jakby były te dwie kandydatury tych osób znanych, to pani by wybrała panią Dorotę Gawryluk? Tak. No za kobietą oczywiście. Nawet na prezydenta miasta nie. Nie znam. Takie osoby mają szansę w wyborach prezydenckich? Nieznane? Nie wiem. I związane z polityką, może tak. Może by lepiej rządzili? Osoby publiczne, dziennikarze mają szansę w wyborach prezydenckich? No mają, jeżeli, wie pan, no, wypowiadają się tak, jak potrzeba, no to każdy ma, wie pan, może być. Nawet nie mając zaplecza politycznego? No też, no. Chodzi, aby tylko, wie pan, dla tej Polski jakoś było lepiej, nie? A nie gorzej, nie? Czy takie znane osoby jak dziennikarze mają szansę w ogóle w wyborach? No to już, to się nie będę wypowiadał, to raczej głębsza polityka, żeby coś na ten temat powiedzieć. Ktoś doświadczony? No raczej chyba tak z osób takich, które sprawdzone są w jakiejś tam dziedzinie, prawda, polityce szczególnie czy tam coś. A jaka to opcja? Pani Dorota Gawryluk, która jest dziennikarką i pan Krzysztof Stanowski, który również jest dziennikarzem. Oni na razie bezpartyjni. PiS, Konfederacja i tego typu. Czy takie znane osoby mają szansę w ogóle w polityce, w wyborach? Mi się wydaje, że Hołownia ich wszystkich po prostu zdeklasuje. No bo jest w tej chwili najbardziej znany. Zaskoczony jestem, co pan pokazuje, tą Gawryluk. Ta kobieta, naprawdę. Jestem zaskoczony. Polska jest gotowa na prezydenta kobietę? Oczywiście. Kobieta, to by była kobieta, bo nie było przecież w Polsce, żeby kobieta była prezydentem. Nie. No startowały, Ogórek startowała, Wojska. Ale ja jestem zaskoczony też takimi kandydaturami, naprawdę. To może to by była kandydatka dla panów? Może? A może i tak. Może? Ładnie wygląda, ładnie się prezentuje. No i kobieta, bo kobiety nie było. Nie. Może złagodziłaby trochę obyczaje. Tak, no pasowałoby. W tej telewizji pracuje na parę lat i żadnych pośledzków nie miała. Nie, no jeszcze jest za mały kraj. No może... Oj, zapomniałem nazwisko. Pani Dorota Gawryluk, dziennikarka i pan Gawryluk? Krzysztof Stanowski, też dziennikarz. No może ona by była lepsza. Takie osoby mają szanse, które nie są związane z polityką? Myślę, że tak. A Dorota Gawryluk? Nie wiem, no czy... Nie, raczej nie. A tego pana to nie kojarzę. Krzysztof Stanowski, też dziennikarz. Też dziennikarz. Każdemu trzeba dać szansę, tak? Ale tak jak mówię... Osoby niezwiązane z polityką, tak jak dziennikarze, mają szansę w wyborach prezydenckich? Nikt nie rodzi się politykiem, także ja uważam, że każdy powinien, jeżeli ma takie ambicje i czuje się na siłach, to dlaczego nie? Być może się okaże lepszy od tych, których znamy ze sceny politycznej.